Cześć, jeśli posiadasz stronę internetową, to prawdopodobnie chciałbyś, aby zajmowała ona jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google. W tym filmie poznasz 5 wskazówek, których wdrożenie pozwoli Ci uzyskać wyższe pozycje. Zapraszam do oglądania. Wskazówki, które za chwilę poznasz, to najważniejsze czynniki brane pod uwagę przez wyszukiwarkę Google w procesie klasyfikacji stron internetowych. Wdrożenie tych wskazówek na stronach moich klientów pozwoliło znacznie podnieść pozycję ich stron na kluczowe dla nich frazy. Wdrożenie tych wskazówek może być kłopotliwe dla osoby, która nie zna się na tworzeniu czy optymalizacji stron internetowych. Warto jednak mieć chociaż świadomość tego, na co zwracać uwagę i o co pytać np. firmę, której zlecasz pozycjonowanie swojej strony. Jeżeli natomiast będziesz potrzebował pomocy przy wdrożeniu tych wskazówek na swojej stronie, możesz też skorzystać z moich usług. Moją ofertę znajdziesz na stronie www.arturkosiński.pl. Tymczasem przejdźmy już do konkretów i do pierwszej wskazówki. Punkt pierwszy to metatagi. Są to małe fragmenty kodu strony internetowej, bardzo istotne dla robota wyszukiwarki Google. Większość z nich jest praktycznie niewidoczna dla użytkownika, który wchodzi na stronę, natomiast robot wyszukiwarki z tych metatagów uzyskuje bardzo interesujące dla siebie informacje. Najważniejsze metatagi to tytuł i opis, choć istnieje ich znacznie więcej. Gdy jesteś na swojej stronie internetowej, tytuł to to, co widzisz w karcie przeglądarki, natomiast opis możesz sprawdzić wchodząc w sprawdzenie kodu źródłowego swojej strony i zlokalizowanie fragmentu Meta Description. Gdy jesteś w wynikach wyszukiwania Google, tytuł to to, co widzisz na niebiesko, opis to to, co widzisz poniżej, a zielony fragment tego wyniku to jest adres URL strony, o którym opowiem Ci jeszcze później. Warto zadbać przede wszystkim o to, aby metatagi były przede wszystkim dodane do strony, bo często zdarza się, że one nie są uzupełnione. Jeżeli już mamy je dodane, to warto, aby znalazły się w nich słowa kluczowe, na które chcemy naszą stronę pozycjonować. Oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Tytuł strony powinien zawierać do około 70 znaków, natomiast opis powinien zawierać do około 150 znaków, jednak wyszukiwarka Google stale się zmienia i te wartości mogą się nieco różnić w zależności, kiedy oglądasz ten film. Jednak jest to mniej więcej taka długość. Punkt drugi to czas wczytywania strony. Musisz wiedzieć, że robot wyszukiwarki Google jest w stanie sprawdzić, jak szybko wczytuje się Twoja strona i generalnie strony, które wczytują się szybciej, są bardziej promowane przez wyszukiwarkę niż te, które wczytują się po prostu wolniej. Istnieje ciekawe narzędzie do testowania szybkości strony. Nazywa się ono Google Page Speed Insights. Link do tego narzędzia umieszczę w opisie filmu, tymczasem możesz zobaczyć je na ekranie. Wystarczy, że w narzędziu tym wpiszesz adres swojej strony, a w zamian otrzymasz jej wynik w skali od 0 do 100, podzielony na sekcje urządzenia mobilne i komputery. Osiągnięcie setki jest tutaj dość trudne i często wiąże się na przykład ze znacznym zmniejszeniem jakości zdjęć na Twojej stronie internetowej lub w ogóle z usunięciem części z nich, ponieważ zwykle to zdjęcia najbardziej obciążają stronę i wpływają na jej czas wczytywania. Z moich obserwacji wynika, że dobrze jest mieć tutaj wynik powyżej 80. W toku moich testów na różnych stronach podniesienie wyniku np. z 85 do 100 nie przyniosło jakichś spektakularnych zmian w wynikach wyszukiwania w pozycjach strony, więc moja rada to jest oscylowanie powyżej 80, ale bez zbytniego ciśnienia na setkę. Kolejny punkt to treść na Twojej stronie. Musisz wiedzieć, że robot wyszukiwarki bardzo lubi duże ilości unikalnego tekstu na stronach internetowych. Warto, aby w tym tekście były wyszczególnione słowa kluczowe, na które chcesz, aby Twoja strona była widoczna, ponieważ dzięki temu robot jest w stanie sklasyfikować tematykę Twojej strony. Warto, aby poza zwykłymi akapitami tekst miał również wyraźne nagłówki, może mieć też cytaty, wykonane odpowiednie formatowanie, takie jak pogrubienia, pochylenia, czy podlinkowania do podstron w tekście itd. Dobrze, jeśli oprócz samego tekstu na stronie są też zdjęcia, które są odpowiednio zoptymalizowane dla robotów wyszukiwarek, czyli posiadają atrybut Alt, odpowiednią wielkość i nazwę pliku. Tutaj polecam Ci mój film, jak poprawnie umieszczać zdjęcia na stronie. Zaimportowanie na stronie wideo z YouTube'a też ma swoje plusy dla wyszukiwarki. Jeśli chcesz zobaczyć, jaka ilość tekstu na stronie jest dla Google'a odpowiednia, interesująca, polecam Ci prosty test. Wpisz w wyszukiwarce frazę pozycjonowanie stron. Znajdź pierwsze wyniki, które nie mają plakietki reklama, czyli wyniki tak zwane naturalne czy organiczne. Wejdź sobie na te strony, zobacz, ile te firmy mają tekstu na stronach, jak ten tekst jest rozmieszczony na stronie.
Jest go dużo, ale często jest to zrobione w bardzo fajny sposób, elegancki graficznie, że ta ilość nie przytłacza na pierwszy rzut oka i nawet chce się ją przeczytać. Warto generalnie brać przykład z tego typu stron. Samą analizę kontentu na stronie, czyli treści, radziłbym zlecić firmie, która się w tym specjalizuje i ma w tym doświadczenie. Ty jako właściciel strony zadbaj po prostu o to, aby było na niej dużo unikalnego tekstu, czyli nie kopiowanego z innych stron, ale takiego, który napiszesz samodzielnie. Punkt czwarty to adresy URL. Konkretnie chodzi mi o adresy URL do podstron. W punkcie pierwszym wspominałem Ci o zielonym fragmencie wyników wyszukiwania Google i to jest właśnie to, co chciałbym teraz rozwinąć. Adres URL jest to adres strony. O ile do strony głównej zależy on tylko od domeny, tu polecam film o tym, jak wybrać skuteczną domenę, jest dostępny na mojej stronie, to przy podstronach masz pełną dowolność tego, jak ten URL wygląda. Jeśli jesteś na przykład administratorem nieruchomości w Warszawie, Twoja firma nazywa się ABC, to na Twojej stronie podstrona o nas może mieć URL abc.pl/o-nas lub zdecydowanie lepszy dla Google'a abc.pl/zarządca-nieruchomości-Warszawa. Oczywiście bez polskich znaków. Użycie słów kluczowych w adresach URL, oczywiście też w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, znacznie poprawia pozycjonowanie podstron Twojej witryny. Dobrym pomysłem jest przypisanie różnych słów kluczowych do różnych podstron i sformatowanie URL-i, a także treści na tych podstronach pod te konkretne frazy, które do tych podstron przypisałeś, czyli Twoja strona główna może być pozycjonowana na hasło administrator nieruchomości Warszawa, ale już podstrona może być pozycjonowana na zarządca nieruchomości Warszawa i taki też może mieć URL, a także treść tej danej podstrony. Punkt piąty to RWD, czyli Responsive Web Design, czyli technologia projektowania stron internetowych, które wyświetlają się poprawnie na urządzeniach mobilnych. Robot wyszukiwarki jest w stanie sprawdzić, czy Twoja strona posiada znaczniki, które pozwalają na poprawne wyświetlanie jej na urządzeniach mobilnych. No i te strony, które posiadają takie znaczniki, które są wykonane w technologii RWD, są przez Google bardziej promowane niż te, które tej funkcjonalności nie mają. Więcej o responsywności RWD i całej tej technologii mobilnej mówiłem w filmie Jak sprawdzić, czy Twoja strona jest responsywna, znajdziesz go na mojej stronie i tam też znajdziesz dalsze wskazówki w tym temacie. Z mojego doświadczenia wynika, że samo wprowadzenie tych pięciu punktów, czy też pięciu wskazówek pozwala uzyskać znaczny wzrost pozycji w wynikach wyszukiwania dla Twojej strony. Oczywiście o ile te wskazówki zostaną wdrożone poprawnie, zgodnie ze sztuką, dlatego warto, aby wykonywała to firma, która ma w tym doświadczenie. Jeżeli masz stronę na WordPressie i poszukujesz kogoś, kto wykona dla Ciebie taką optymalizację, skontaktuj się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Myślę, że będę w stanie Ci pomóc. Moja firma od kilku lat zajmuje się tego typu sprawami. Jeżeli wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne, daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli chciałbyś otrzymywać więcej tego typu porad, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie. Każda osoba, która zapisuje się na newsletter, otrzymuje darmowy e-book 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. Oczywiście na moment publikacji tego filmu, jeżeli oglądasz go kilka lat później, ten e-book może już nie być dostępny. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu pod filmem. A tymczasem to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.